Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejszy dzień jest bardzo radosny i bardzo szczególny. Nie tylko dlatego, że jest piękna pogoda, ale przede wszystkim dlatego, że kończy się pewien etap na osi czasu. Na osi czasu każdego z nas. Dla wychowawców klas, nauczycieli, to kolejny rocznik absolwentów. To nowe doświadczenia, to nowe przyjaźnie i pragnienie, aby się jeszcze bardziej doskonalić i z kolejnymi uczniami pracować jeszcze lepiej. Dla Was, drodzy absolwenci, to również znaczący moment, ponieważ zebraliście owoce 3- lub 4-letniej pracy. Pracy, która na pewno nie była łatwa. I jak tutaj przed chwilą usłyszeliśmy, były chwile wzlotów, radości, ale na pewno były też rozczarowania, może łzy. Ale to wszystko złożyło się na doświadczenie, które wierzę zaowocuje w Waszym dalszym życiu. Dla Waszych rodziców dzisiejszy dzień jest również wyjątkowy. 3 lata czy 4 lata temu, pełni nadziei, że zdobędziecie zawód, czy dobrze przygotujecie się do matury, pomagali Wam w wyborze szkoły. Dziękuję, że wybraliście naszą szkołę. Wierzę, że się nie zawiedziecie. Każdy z Was osiągnie sukces według wkładu swojej własnej pracy. Wasi rodzice dzisiaj na pewno są bardzo dumni, ponieważ jesteście prawie dorosłymi ludźmi. Mówię prawie, dlatego że myślę, że o dorosłości będzie można powiedzieć, jak podejmiecie pracę zarobkową, absolwenci technikum, którzy być może nie będą podejmować studiów wyższych, no a licealiści pewnie w większości podejmą to wyzwanie, no i jak doświadczenie uczy, jednocześnie będą uczyć się i pracować, bo tak dzisiaj wygląda świat. Ale dzisiejszy dzień to chwila również wspomnienia, chwila taka refleksyjna, ponieważ zachęca do podsumowań, zachęca do wspomnień tych wszystkich przeżytych dni, tysięcy godzin lekcyjnych, setek napisanych sprawdzianów, klasówek. Mam nadzieję, że to, co przeżyjecie w maju, czyli matura, egzamin dojrzałości, potwierdzi, że ci, którzy te 3 lub 4 lata w szkole pracowali uczciwie i rzetelnie, osiągną wspaniałe wyniki. I będzie to kolejny powód do świętowania i radości dla Was, dla Waszych nauczycieli i dla rodziców. Ci, którzy może nie zawsze byli tak bardzo rzetelni, wierzę, że też na swoją miarę sukces osiągną. Życzę Wam tego, żebyście wszyscy w radości odbierali 4 lipca Wasze świadectwa z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Thank you.